święta to magia i my byśmy chcieli dzisiaj z Wami się tą magią podzielić. Zapraszamy bardzo gorąco i serdecznie przede wszystkim tych najmłodszych do magicznego spotkania z muzykami My Little Pony, które zabiorą Was w swój magiczny, fantastyczny, wspaniały świat. Będą konkursy i quizy z nagrodami, będą tańce, będą śpiewy i przede wszystkim mnóstwo, mnóstwo fantastycznej zabawy. I teraz uwaga, drogie dzieci, bo nie zabrakło też naszego głównego gościa. Ogromne brawo dla kogo? Wszystkie stanowiska animacyjne. Czeka tam na Was mnóstwo wspaniałych... Eturczek, bardzo dobrze, z którym oczywiście można sobie zrobić zdjęcie, które będziemy drukować. Super, fantastycznie, możesz sobie zrobić z nim fotkę, wydrukować i zabrać do domu. Przypominam też, moi drodzy tutaj starsi widzowie, że dziś rozwiązanie konkursu dla przedszkolaków Święta to magia. Do godziny 15:30 do tej tutaj urny przy scenie można oddawać swoje głosy. Mam tutaj trzy wybrane prace. Wrzucamy do urny karteczkę z numerem wybranej pracy. O 16:30 ogłosimy wyniki i rozdamy fantastyczne nagrody. Także moi kochani, bardzo, bardzo gorąco i serdecznie zapraszamy za momencik wszystkie dzieci, które lubią śpiewać i 10% zniżki na wszystkie artykuły marki Lego. Zapraszamy także do salonu NC+, gdzie będą Państwo mogli skorzystać z promocji 6 miesięcy za darmo na wybrany pakiet oraz 12 miesięcy internetu za darmo, ale to tylko dzisiaj i jutro. Dziś wszystkie nasze kochane czarodziejskie animatorki zajęte. Jest jedna kochana czarodziejska animatorka. Za momencik konkurs wokalny, także nie wiem, gdzie są dorośli przedstawiciele tych pięknych kobiet, które mam tutaj na scenie. Są brawa! Brawa dla dzieciaków, więc oni będą śpiewać. Mam nadzieję, że potrafią. Zaraz się okaże, w takim razie kto pierwszy. Znacie jakieś muzykowe piosenki? Potraficie zaśpiewać razem z muzykami? Tak? To która zaczyna? Oj, pięknej kociny już poprosimy na parę. A dziewczyny jeszcze muszą sobie zabrać dole. Pamiętamy, moi kochani? Tak? Jak masz na imię? Majeczka. Dla Majeczki nagroda. No dobrze, to w takim razie ja czytam kolejne pytanie. Gotowe? Czwarte pytanie. Także zostało jeszcze 6 pytań. Wszyscy gotowi? Uwaga, uwaga. Ile kucyków księżniczek jest w krainie? 3. Troszeczkę więcej? 4. A potrafisz wymienić, jak mają na imię? No nie. Twilight.
Kasia, Luna, Kadeusz. No bardzo przepięknie. Jak masz na imię, motylku? Olejko, brawo! Jednak się udało. Widzicie, najprostsze rzeczy się czasem zapomina, ale właśnie o to chodzi w takich konkursach wiedzy, żeby sobie szybko przypomnieć. Także głowy pracują, tutaj już trening mamy intelektualny zrobiony. Teraz w takim razie czytam kolejne pytanie. Tak losuję te pytania, żeby były raz trudniejsze, raz łatwiejsze, żeby każdy miał szansę. Jaki jest znaczek Pinkie Pie? No dobrze, niech będzie, brawa! Jak masz na imię? Martusia, no dobrze, to w takim razie już mamy tutaj na czołówce prawie wszystkie dziewczęta obdarowane. Jeszcze zostały nam cztery pytania, także uwaga, uwaga. Jak nazywa się sympatyczny, milusiński, mały pomocnik Twilight Sparkle? Spike. No pewnie, że tak. A kim jest Spike? Smokiem. Smokiem, no pewnie, brawa dla... Martyna, brawa, brawa, bijemy sobie brawo. No pewnie, że tak. A tutaj widzę, że niektórą mamą udałoby się dać nagrodę, bo niektóre mamy mają większą wiedzę. No dobrze, w takim razie zostało nam jeszcze trzy pytania. Skąd pochodzi Pinkie Pie? 3, 4, 3. To Pinkie Pie. Wiesz, skąd pochodzi? To ktoś wie, skąd pochodzi Pinkie Pie? No nie. Na py. Na py. Miejsce na py. Paryż! Brawa! No, widzę, że kreatywność nie jest na granic. No nie jest to Paryż. Ktoś jeszcze tu trzech razy sztuka? No pewnie, że pan win. Kinga i oczywiście prezent dla Kingi. Zostały nam jeszcze dwa pytanka. Także ten, kto jeszcze nie ma prezentu, teraz szykuje głowę. Wytęża rozum, umysł i myśli, 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 myśli. Uwaga! 3, 4. Który kucyk ma zamiłowanie do magii i jest najlepszą uczennicą księżniczki Celestii? No nie. Twilight Sparkle, oczywiście tutaj brawa, gorące gratulacje, prawie wszyscy obdarowani. No dobrze, to teraz jakieś trudne pytanie na zakończenie. Pozwolę sobie wylosować. Jakie zwierzątko ma Pinkie Pie? Krokodyla! A jak ten krokodyl się nazywa? Gamin. No, aligator Gamin, niech będzie. No dobrze, to w takim razie jeszcze jeden prezent. Brawa, gratulujemy serdecznie. Za moment kolejny konkurs, także kto nie wygrał jeszcze nagrody, będzie miał szansę. A teraz dzieciaki, które jeszcze nie są pomalowane, zapraszamy do naszych cudownych kucyków na malowanki. Mamy też oczywiście tutaj troszeczkę pomijane zabawy sportowe. Także drogie dzieci, które lubią wyzwania sportowe, zapraszamy też tutaj po lewej stronie. Mamy dla was mnóstwo fantastycznych wyzwań, oczywiście z nagrodami. Widzę, że zapomnieliście trochę o świętym Mikołaju. Teraz 3, 4, lecimy świętego Mikołaja? Tak jest święty Mikołaj! Bo idzie zima, bo mija zima, mija zima, w sumie sama nie wiem. Ale, ale, ale!